Cześć wszystkim. Chciałbym Was powitać w moim kolejnym filmie, który będzie dotyczył temperatury silnika w Astrze J1.4 Turbo, czyli w silniku A14 NET. Jak widzicie, jadę sobie spokojnie, z prędkością 110 km na godzinę. Realnie to będzie jakieś 100 km według GPS-u. I zobaczcie, jaką mam temperaturę silnika. 108 stopni Celsjusza, ona potrafi dojść nawet do 110 stopni Celsjusza, a wskazówka od temperatury płynu chłodniczego fabryczna pokazuje nam, że mamy 90 stopni Celsjusza. Coś tutaj jest nie tak. Mianowicie wskazówka na górze we wszystkich tego typu samochodach oszukuje. I tak naprawdę ta temperatura jest wyższa o tyle, o ile widzicie. I mimo, że jest na tej wskazówce do 90 stopni skala, żeby pokazać nam, że faktycznie mamy wyższą temperaturę silnika, to ona nam tego nie wskazuje. Tak sobie po prostu postanowił producent. Dlatego ten silnik bardzo wrażliwy jest na przegrzanie i trzeba tutaj z tym uważać. Jest szereg awarii, które przytrafiają się w tym silniku z powodu podwyższonej temperatury silnika. Oczywiście termostat jest wyposażony w grzałkę, jest to termostat dwufazowy. Jeżeli silnik będzie pod dużym obciążeniem, to grzałka podgrzeje wkład termostatu i ta temperatura obniży się, ale ona nie obniży się jakoś drastycznie. Spadnie koło 100 stopni, może na chwilę spadnie poniżej, ale z powrotem przy takiej jednostajnej jeździe wróci do tej wartości. O reszcie opowiem Wam w dalszej części tego filmu. Teraz jestem na postoju. Jak widzicie, mam 110 stopni Celsjusza. To dlatego samochodu jest całkowicie normalne. Pamiętajcie o tym. A teraz spójrzcie, co się dzieje pod maską. Słyszycie? Wentylatory chodzą cały czas, non-stop. Wentylator włącza się przy 108 stopniach Celsjusza i dopiero jak zbije temperaturę poniżej 100 stopni, to się włączy. W tym samochodzie on, jeszcze raz powtarzam, chodzi cały czas. Posłuchajcie, jak ten silnik się gotuje. On jest cały nagrzany, tak nie powinno być. Jakbyście dotknęli sobie delikatnie chłodnicę, uważajcie, żeby tam komuś ręki nie wciągło w wentylator, to zauważycie, że ona jest chłodna, bo większość czasu ten termostat jest zamknięty. Jeszcze raz może powtórzę, jak ten termostat działa. On fabrycznie jest zaprojektowany tak, żeby się otwierał przy 103 stopniach Celsjusza. Jeżeli silnik jest obciążony, no to wtedy grzałka dogrzewa ten termostat i to otwarcie termostatu jest niżej i pomaga schłodzić silnik. On jak się bardziej otworzy, no to ten płyn pójdzie na chłodnicę, schłodzi się. Jak dłużej jedziecie samochodem, no to będziecie mieli takie temperatury, jak ja miałem wcześniej, koło 107 stopni Celsjusza. To nie jest dobre dla tego silnika. Wyłączę może go. Nie jest to dobre dla tego silnika, bo padają takie elementy jak cewka. Jak macie uszkodzoną cewkę, to będzie szarpać. Zobaczmy, jaką ma temperaturę. 90 stopni Celsjusza. Przed chwilą miała setkę. Kolejna sprawa to pękają węże. Widzicie, jak ten wąż się rozchodzi? I będziecie mieli wyciek w trakcie jazdy. Będziecie tracić płyn chłodniczy, a będziecie tracić płyn chłodniczy, to ten samochód będzie jeszcze bardziej się nagrzewał. A teraz słuchajcie, dlaczego Opel tak zaprojektował te samochody. I nie tylko ten model Opla. Chodzi o ekologię. Chodzi o spełnienie normy emisji spalin Euro 5, żeby tam trochę mniej tego paliwa spalił, jakieś 0,2 litra na 100 km. I według mnie to nie jest ekologiczne, bo jeżeli mamy wymienić cewkę, jeżeli mamy wymienić węże, no to ktoś musi, te elementy są z tworzyw, ktoś musi te elementy wyprodukować i wyemitować dwutlenek węgla do atmosfery. Generalnie powinniście ten silnik zmodyfikować.
znaczy silnik, zmodyfikować termostat. Jest na to kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest modyfikacja termostatu w ten sposób, że trzeba podłożyć szpień pod bolec termostatu, żeby wcześniej się otworzył, przez co zmniejszymy temperaturę silnika poniżej 100 stopni. Słyszałem o sposobie, że ktoś strzykawką wstrzykuje wosk, który jest w środku tego termostatu i zmienia jego temperaturę. Na tym trzeba się już znać. Jeżeli znacie takiego fachowca, to powiedzcie. Kolejnym sposobem jest znalezienie wkładu pasującego do termostatu tego samochodu i żeby ten wkład oryginalny miał niższą temperaturę otwarcia. Jest do jakiegoś Opla, już nie pamiętam, czy... Nie pamiętam, coś na A też. Tylko, że wtedy znowu temperatura otwarcia jest za niska. Ja z kolei sobie kupiłem sobie taki moduł od jednego z forumowiczów w Astra Club. Ten moduł wpinam w termostat, w grzałkę i zadaniem tego modułu jest podgrzewanie w sposób ciągły grzałki termostatu, przez co otwiera się on dużo wcześniej i dzięki temu możecie osiągnąć temperaturę. Ja osiągam około 100 stopni, teraz go przestawiłem trochę bardziej, no to może mi się uda zejść trochę poniżej 100 stopni. I plusem tego jest to, że, że możecie sami sobie ten moduł podpiąć. Obsługa jego jest bardzo prosta. Tutaj jest taki przycisk, jak go naciśniecie, to tą śrubką ustalacie sobie napięcie, które ma być podawane na grzałkę. Samemu sobie trzeba to napięcie ustalić. Z reguły tak, powyżej 9 V trzeba ustawić. Ja miałem na 10,5 V, to w trakcie jazdy autostradą miałem około 100 do 103 stopni. Ale ten moduł ma wadę. Ma wadę taką, że komputer nie widzi przepalonej grzałki. I jeżeli przepali Wam się grzałka i tego nie zauważycie, no to przegrzejecie silnik. Dlatego ja odblokowałem sobie na wskazania komputera temperaturę płynu chłodniczego. I dzięki temu, jak jadę gdzieś autostradą, no to kontroluję tę temperaturę. Gdyby było coś nie tak, to będę wiedział, że grzałka mi padła. Moduł można wtedy w każdej chwili wypiąć, podpiąć oryginalną wtyczkę do grzałki. Wtedy komputer pokaże błąd tej grzałki. No i spójrzcie, jak wygląda temperatura po włączeniu modułu. Na postoju mam teraz 96 stopni, jest to akceptowalne. I generalnie w trakcie takiej spokojnej jazdy, no to 100 stopni tylko na chwilę powinienem przekroczyć. Na autostradzie myślę, że teraz będzie bliżej tej setki. Myślę, że to dobry kompromis, jeśli chodzi o założenie takiego modułu. Dobry kompromis w stosunku do założenia, do modyfikacji termostatu, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten moduł można w każdej chwili jakby coś odłączyć. Trzeba tylko pamiętać o obserwacji tej temperatury, żeby nie była zbyt wysoka. No już wentylatory się nie włączają. Pokażę Wam. No widzicie, nie włącza się. Moduł sobie działa. Pokazuję teraz napięcie akumulatora. Słyszycie, jak jakby ciszej chodzi ten silnik. A zobaczymy sobie jeszcze temperaturę cewki. Jak widać, temperatura cewki jest niższa o jakieś niecałe 20 stopni, to sporo. Myślę, że na pewno przysłuży się jej żywotności. Jestem po przestawieniu modułu, jadę sobie pustą autostradą. Zobaczcie, jaką teraz mam temperaturę silnika, porównajcie sobie do tego, co było wcześniej. Mam 95 stopni, a jak cisnąłem Astrę tak na 140 km na godzinę, no to miałem 97. Także sami widzicie w praktyce, jak taki moduł potrafi obniżyć temperaturę silnika do takich wartości, przy których powinien on mieć mniej awarii. No i w sumie chyba tyle, jeśli chodzi o przegrzewającą się Astrę, która przez ekologię naraża Wasze kieszenie na bardzo duże koszty, na stres, na irytację, daje zarobić producentom cewek, przewodów chłodzenia,
sumie tutaj jeszcze turbo, obudowa turbo pęka po stronie zimnej przy spalinach. Ten samochód ma trochę wad, niestety. Nakręcę o tym osobny film. No i w sumie tyle. Jeżeli coś powiedziałem źle, chcecie coś uzupełnić, to napiszcie to w komentarzu. Tak samo jeśli macie swoje patenty na tak zwany zimny termostat, żeby ten samochód się nie przegrzewał. Ja tymczasem przystępuję do wpięcia z powrotem mojego modułu, bo to celów tego filmu i do odpowietrzenia układu, bo potrzebowałem, żeby się wentylator mi włączał. Odłączyłem ten moduł. Zachęcam Was do oglądania innych moich filmów. Jeżeli macie jakieś jeszcze tematy związane z Astrą, macie problemy z Astrą, to też piszcie w komentarzach. Może coś razem wymyślimy. Pozdrowienia, cześć.